Klobabcia saluto. Słuchajcie wszyscy. Dziewczyny stare, młode, niskie, grube, chłopaki w każdym wieku i każdych kształtów. Wolność wyboru. Czyli, a czy w ogóle ktoś mnie o to pytał? Urodziłam się jak my wszyscy. No to wiadomo, plebniczek, jajeczko, zygotka, noworodek. Ale czy ktoś mnie w ogóle o to pytał, czy chce się począć? No ale dobra, robota zrobiona, dostałam na imię Anna. No ale czy ktoś mnie w ogóle o to pytał, czy ja lubię to imię, czy bym je wybrała? Bo ja bym na przykład wolała mieć na imię Miriam albo Julia. Ale najbardziej chciałabym mieć na imię Malwisia. Malwisia, co często sisia i kocha misia. Tak bym chciała mieć na imię. A tak a propos, czy wiecie, że w Danii dzieci po skończeniu 18 lat mogą sobie wybrać imię na nowo? Bo nie podoba im się imię nadane przez rodziców? No ale to tak na marginesie. No a potem w życiu, potem posłali mnie do szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Pi, 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 pi. Ale czy w ogóle ktoś się mnie pytał, czy ja lubię skrzypce? No nie. A może ja wolę dmuchawkę, pierdziawkę. Albo flet prosty, nie? No a potem zostałam nastolatką, a czy w ogóle ktoś się mnie pytał, czy wyrażam zgodę na posiadanie miesiączki i cycków? No nie, nikt się mnie nie pytał, no to... Cycki posiadam nadal, ale miesiączki już nie, bo daleko po menopauzie jestem i to lubię. A tak w ogóle to na przykład najbardziej bym wolała mieć 4 latka, bo wtedy wszyscy się mną zachwycali, że jestem taka śliczniutka i mądrutka, ponieważ umiem czytać duże literki. Ale dobra, to było. No a potem w dorosłym życiu było dużo, było dużo. Potem nikt nawet nie zająknął się, czy mi się to podoba, czy nie, prawda? Dzisiaj jestem emerytką. A czy w ogóle ktoś mnie pytał, czy ja chcę być emerytką? No nie. No i na tym życie polega w skrócie. Nikt cię nie będzie pytać, co byś chciała, chciał. Czy chcesz, czy nie, będzie jak będzie, albo i nie. Wybór nie należy do ciebie. Ene, due, like, fake, torpe, porpe, ósme, smake, eus, deus, kosmateus i morele, bax. Na kogo wypadnie, na tego będz. A teraz jest jeszcze taka rzecz magiczna. Otóż mój odcinek klopcio-babciowy dzisiaj jest 39. A odcinek całego mojego kanałka, który prowadzę od prawie 4 lat, jest 360. I patrzcie, to jest magia. Magia cyfr! Magia cyfr!